Wywiadówka. Chodzę po lodzie kruchym jak wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. To dobre pytanie, w ogóle po co? To jest dobre pytanie do wszystkiego, co robimy. Po co grasz, po co żyjesz, po co myślisz, po co nie myślisz i tak dalej. No chyba nie mam wyjścia, chyba po prostu robię to po pierwsze, bo to lubię i sprawia mi to przyjemność, czyli tak naprawdę jest to egoistyczna pobudka jakaś, ale tak naprawdę zauważyłem, że odkąd więcej zacząłem układać, wymyślać, siedzieć po prostu przy tym każdego dnia, to tymczasem zajętym na układanie zajmuje ten czas, który kiedyś poświęcałem na słuchanie muzyki, czyli sobie tam tworzę muzykę, którą przez jakiś czas słucham. Wydaje mi się, że tą samą osobą cały czas. Prawdę mówiąc, to ubolewam nad tym często, ale nie jestem muzykiem właśnie uwzględnianym przez zespoły, przez właśnie czy sesyjnym, czy takim powiedzmy zespołowym. Zawsze byłem samotnikiem w tym wszystkim. Jestem gościem, który lubi wymyślać melodie, układać gitary, basy, pomysły w samotności. To chyba mi najwięcej sprawia przyjemności. Aczkolwiek chciałbym więcej spotykać się z ludźmi, bo to jest w ogóle największy czat, jak się znajdzie ekipę, z którą się spotykasz po prostu często, regularnie, bo ja robię to codziennie. Codziennie staram się, jak mam czas, siąść z gitarą, czegoś poszukać. Strunę G zniżam do Ges. Góra jest ta sama, nie? Znam mnie mami pokrętny losu rytm. Obietnicami i plami jest to Framus z początku 60-tych lat, chyba tak, na pewno nie później, bo później te gitary miały pręt regulujący gryf, gitara nie ma czegoś takiego, ale po prostu wybrałem ją z wielu wiszących gitar takiego człowieka na Brudnie warszawskim i po prostu super, spodobała mi się, ma klimat. Płynę i płynę jak falą niesiony liść. Noszę się jak ponad szosą przydrożny pył. Rzeczywiście. Coś takiego mi się w tym roku, na początku tego roku albo pod koniec poprzedniego włączyło, że po prostu siedziałem na eBayu i chciałem w coś zainwestować i tak właśnie szukałem, co jeszcze. I generalnie miałem właśnie całkiem niedawno taką historię, że na statywach wisiało jakieś 8-9 gitar w domu i cała moja aktywność polegała na tym, że zmieniałem jedną gitarę na kolejną. I w zasadzie nic z tego nie wynikało. Kiedyś miałem jedną i z tego wynikało wszystko, więc czy to jest takie dobre? No,
Wydaje mi się, że lepszy, dobry muzyki, jedna gitara niż gorszy muzyki, 10 gitar. Po prostu. Tak mi się wydawało, jak będę miał taką gitarę, jak będę miał ten sprzęt, taki wzmacniacz, to będzie lepiej, to coś zacznie się lepiej dziać. A to w ogóle nie tędy droga, się przekonałem, więc takie fajne, fajnie, że jakąś lekcję z tego wyciągnąłem, że to nie chodzi o sprzęt. Aczkolwiek sprzęt jest istotny też, nie oszukujmy się, że kompletnie nie gra roli. Pamiętam, że miałem kiedyś, to była moja pierwsza taka profesjonalna gitara, druga, bo pierwszą był Jackson z płetwą. A pamiętam, że kupiłem w sklepie za pieniądze chyba rodziców, czy jakieś tam uzbierane, Gibsona Studio z 96 roku, w 96 roku. I no i ta gitara nic nie miała w sobie ciekawego. Nie wiem, czy to jest kwestia egzemplarza, czy to jest właśnie kwestia tego, że była nowsza, że może po prostu te nowsze instrumenty z mniejszym sercem są wykonywane, ale jak ją sprzedawałem, to nie płakałem po prostu. No właśnie wpływa i przyznam też, że ostatnio czuję duży kompleks, że nie potrafię grać na innych instrumentach. Na przykład na pianinie. Miałem kiedyś w wieku 8 lat przymusowe ognisko muzyczne trwające rok i nic z tego nie wyszło. Pamiętam, żeby nie ćwiczyłem kompletnie. Czyli już laserstwo we krwi było od dziecka. I na przykład teraz mi tego brakuje. Żeby sobie podejść do piana i zagrać sobie po prostu. Bo jednak fortepian czy pianino to jest bardzo inspirujący i chyba taki król wszystkich instrumentów. Takie mam wrażenie. Więc bardzo zmienia optykę, jak się gra na innym instrumencie niż tylko gitara, że już czasami mam dosyć tej gitary. Dlatego też, może też to dodam, że moim patentem na robienie kawałków jest kręcenie kluczami od gitary. Kręcenie kluczami powoduje, że mam w ręku trochę nowy instrument, że jakby to, co jest najfajniejsze w gitarze, moim zdaniem, to są otwarte stroje, wybrzmienia po prostu otwartych strun i to zawsze jakiś daje ciekawy rezultat. I to jest nieskończone, bo możesz jedną strunę jednego dnia ruszyć o pół tonu do góry, drugiego dnia trzecią strunę o pół tonu w dół. I nieskończone możliwości, nie? Dla kogoś, kto oczywiście nie potrafi ograć skalami utworu, czy zagrać akordów jazzowych, nad czym też ubolewam, że tego nie znam. To właśnie w utworze Przez więcej nieba. Wszystko jest też zależne od tego, jakiej muzyki słuchasz i w jakim stylu siedzisz, bo jeśli grasz jak metal, no to jest potrzebne, żeby gitara była vintage'owa z jakimś takim właśnie matowym brzmieniem, raczej nie. Na ten moment swojego życia wydaje mi się, że odkryłem, że te starsze instrumenty pomimo swoich niedoskonałości mają jakiś po prostu są jakieś osobliwe, że mają jakieś, powiedzmy, jakieś pasmo, czy odpowiedni charakter, który można fajnie nagrać, wykorzystać. Mam już pewne doświadczenia właśnie z porównaniem sprzętów i po prostu coś unikalnego, coś takiego, że nawet gitara mogłaby kosztować 200-300 zł, a ty za żadne skarby, za żadne pieniądze nie chcesz jej sprzedać. To wydaje mi się, że to określa. Może być to nawet nowa gitara i świetna i masz to samo, także chyba wiek nie gra roli. No na pierwszej płycie nie operowałem żadnym sprzętem, będąc szczerym. Miałem gitarę jakąkolwiek firmy Takaminę z bardzo niskiej półki i na tej gitarze zarejestrowałem większość pomysłów, ale z okazji spotkania w studio u Maćka Cieślaka w towarzystwie MAD
miałem do dyspozycji inne gitary, które na przykład tam były też w studiu. Nie pamiętam, czy to był Martin, czy to był jakiś właśnie Framus stary. Na tych gitarach nie pamiętam już dokładnie na jakiej i który utwór, ale wiem, że Mgła i Lino Skoczek był nagrywany. Natomiast w większości przypadków nagrywałem po prostu na tym, co miałem pod ręką i tak naprawdę ten moment entuzjazmu, jakiejś zajawki był ważniejszy niż sprzęt. Znaczy, ja przede wszystkim nie uważam, że mam jakiś oryginalny swój styl. To byłaby duża pycha i przesada w ogóle tak twierdzić. Wydaje mi się, że to, że po prostu w języku polskim te piosenki powstały, w zestawieniu z tego rodzaju dźwiękami, że dla ludzi tutaj w Polsce, którzy może takiej muzyki dużo nie słuchają, szczególnie w polskim języku, bo takiej muzyki może aż tak dużo nie ma, czy nie było. Jest to jakiegoś rodzaju nowym stylem. Znaczy, że wydaje mi się, że szczerość wynika z właśnie z połączenia tekstów, które nie są też w ogóle w całości mojego autorstwa, ale to mniejsza z tym, jakby chodzi o to, że postawiłem na taki kontakt ze słuchaczem, jakby pokazując mu kawałek swojego flaka, że tak się wyrażę, czy flaków może lepiej będzie brzmiało to. Że wcześniej to było bardziej tak chyba... Nie było właśnie tej autorskości, tej głębi. Wydaje mi się, że to po prostu bardziej głębokie doświadczenie, jakby robiąc coś takiego. A czy to jest styl, w którym ja chcę pozostać na zawsze? I czy że się utożsamiam na całe życie z tym? Nie, to była chyba zagłada. Natomiast bardzo dużo w takim klimacie zacząłem komponować, układać. Mam jeszcze trochę do powiedzenia, wydaje mi się, w takiej akurat muzyce, więc nie będę robił na trzeciej płycie jakiejś rewolucji, że będzie na przykład właśnie drum and bass albo elektronika. Chociaż nie ukrywam, że coś takiego chodzi mi po głowie. Tester.